Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości. Księga Izajasza 41:10. Cechy burz, właściwości burz. Burze mają pewne cechy, które śmiało można zastosować w opisie naszego życia. Po pierwsze, są tak silne, że mogą nas przewrócić. Łatwo wtedy można stracić grunt pod nogami. Możemy nawet stracić orientację. Jeśli odczuwasz coś podobnego w swoim życiu duchowym, niech przemówi do ciebie dzisiejszy fragment z księgi proroka Izajasza, który właśnie przedstawiłem. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości. Księga Izajasza 41:10. Po drugie, burze są nieprzewidywalne. Również w naszym życiu mogą pojawić się sytuacje, których zupełnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nigdy wcześniej nie przeżyliśmy czegoś podobnego i teraz czujemy się beznadziejnie przytłoczeni. Nie wiemy, czy ta burza będzie miała negatywne skutki, czy jest raczej niegroźna. Nie potrafimy oszacować już zaistniałych skutków. Czy czujesz się bezradny, zdany na łaskę szalejącej burzy życiowej? Przeczytaj zatem, co apostoł Paweł pisze o Bożej miłości w liście do Rzymian, 8 rozdział. Albowiem jestem tego pewien, że ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, 8 rozdział, 38 do 39 wersetu. Po trzecie, zazwyczaj nie wiemy, jak długo będzie trwała burza. Zazwyczaj nie wiemy, jak długo będzie ta burza trwała. Trudno jest znieść taką niepewność. Tak bardzo chcielibyśmy wiedzieć, kiedy morze znów będzie spokojnie, kiedy morze będzie spokojne znowu, a niebo błękitne. Nikt jednak nie może nam powiedzieć, kiedy to nastąpi. Czy dręczy cię niepewność sytuacji, w której się znajdujesz obecnie? Uczyń więc ze słów psalmu swoją modlitwę. Mam na myśli psalm 25 i psalm 71. I mamy tam tego typu słowa modlitwy. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Trzymajmy się mocno tych słów i bądźmy pewni, że Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz i z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. Psalm 25, werset 17 i psalm 71, werset 20. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości. Księga Izajasza, 41 rozdział, 10 werset.